Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek, w którym zagości u mnie osoba, która już wcześniej tutaj była, dokładnie ponad 4 lata temu. Prowadzący The Voice i aktor Rodzinki.pl, Adaś Zdrójkowski. Cześć mój drogi. Witam Cię, mistrzu. Kopelat, ponad 4 lata. A jeżeli, od razu mam pytanie, właśnie, no. bo zaintrygowałeś mnie tym, czy ja jestem pierwszą osobą, która wróciła do programu tutaj po jakichś latach? Była Angelika Mucha wcześniej. Ale wiem, bo to był pierwszy odcinek, drugi był z Tobą i z Twoim bratem. Tak. Jesteś solowo. Jak twoje zdolności kulinarne przez te 4 lata? Słuchaj, powiem ci tak. Pamiętam, że robiliśmy wtedy włoskie burgery z kurczakiem w środku. To był kurczak. I ja pamiętam, że bardzo długo po programie, po naszym odcinku robiłem to w domu. Myślę, że spokojnie 2 lata. Zresztą wysyłałem ci te burgery, tak, co możesz nawet potwierdzić. Było kilka razy, kilka zdjęć dostałem. Tak, więc te burgery były robione, ale no jak najbardziej. Gdzieś tam starałem się rozwijać swoje horyzonty kulinarne. Może nie na tyle, ile chciałem rozwinąłem, ale... Dlatego jesteś dzisiaj tutaj u mnie. Dokładnie. Żeby kolejne danie się nauczyć. Do swojej encyklopedii kulinarnej. Dobra, to co? Gotujemy? Jak najbardziej. Robiłem podpłomyki, czyli to kiedyś jadano jako chleb na bazie takiego ciasta bardziej pierogowego. Aha. Więc teraz trochę pobrudzisz ręce. Luz, mąka. Okay. Trochę soli, zapamiętuj. No patrzę. Dodajemy sobie trochę oleju. Jest różnica między olejem a oliwą, na pewno jest, ale chodzi mi o to, że możesz tym samym... Oliwa będzie delikatnie bardziej goryczkowa i nie sprawi, że to ciasto będzie tak fajnie elastyczne. Okej, okay. To też istotne, bo ja często oliwy właśnie zamiast oleju używam, więc... Okay, pierogi robiłeś? Próbowałem kiedyś, ale nie pierogi, bardziej ciasto. O, proszę. O. Dodaję sobie trochę wody i teraz poproszę cię o to, żeby... Rozmieszać, wymieszać. Chcemy sparzyć to ciasto, żeby ono było fajne, elastyczne potem, żeby nam się ładnie rozwałkowywało. Ja będę ci trochę dolewał. Dobra. Dolewał. Dobrze, ja tam w ogóle jakoś, czy? Dobrze, bardzo dobrze. Dodamy sobie trochę mąki, ale to tak ma być. Dobra. A ty mi powiedz, bo słyszałem trochę o twojej migracji z małego ekranu na duży. O, no. Co się szykuje? Słuchaj, wiesz co, miałem okazję zagrać 3 role w filmach, które będą w tym roku miały premierę. Nie są to jakieś wielkie role, więc nie mogę tutaj się chwalić, że jakąś główną rolę dostałem, bo nie. Ale myślę, że to będą fajne role, bo każda z nich jest inna i musiałem się sprawdzić, wiesz, w roli najpierw gangusa, później rapera, a później takiego grzecznego chłopca, więc to też to jest taki rozstrzał, który wydaje mi się, że gdzieś tam daje mi trochę takiej świadomości, że no gdzieś się rozwijam, no nie jest to cały czas Kuba Boski, tylko coś się dzieje. No kurde, gdybyśmy robili burgery jeszcze raz, to już bym wiedział, kiedy mniej więcej mięso jest dobre. Dobra, to ciasto trzeba faktycznie dosyć długo, dosyć mocno, więc ja to chwilę pozagniatam. Mogę ci to dać i jeszcze? Wtedy... Nie, to już nie. Dobra. Raczej takich skrawków się nie dokleja tak? potem do ciasta. Okay, no, dobra. Ciasto gotowe, idziemy je odstawić na jakieś 30 minut, żeby sobie odpoczęło i wracamy do Was. Dobra, 30 minut minęło, więc teraz możemy sobie to ciasto pokroić na, myślę, że takie... 2-3. Ale mam super nóż. No, profeska. Na 4 części. Okej. Okay. Okay. I teraz każdą z tych części, proszę bardzo, jedna jest twoja, jedna jest moja. Musimy sobie rozwałkować na okrąg. Małe pizzę. Dobra, czyli jest kulka po prostu? Tak, żeby się ciasto tylko nie przylepiło do wałka. Aha, dobra, to jest ważne. Teraz trochę bardziej w tą stronę. Ja mam takie wrażenie, czyli po prostu tak o kółko, bo ja mam wrażenie, że mi się to kojarzy z focaccią, tak jak... Nie, focaccia rośnie, jest taka bardziej ciasto takie chlebowe, drożdżowe. Okay. A tutaj mamy tak naprawdę woda, mąka i tyle. Styknie? Styknie, tak. Ale jest kółko ładne, nie ma... Jest ładne, tak. Udało się. Czyli najpierw patelnia, a dopiero później piekarnik, tak? Dokładnie tak. Okej, ciekawe. Dokładnie. A ty mi powiedz, czy wolisz bardziej być aktorem, czy prowadzącym program? Która rola jest dla ciebie łatwiejsza, przyjemniejsza? Kurde, ciekawe pytanie, powiem ci. Takiego pytania nigdy jeszcze nie zadał. Kurde, ciężko, ale zdecydowanie częściej miałem okazję ostatnio spełniać się w roli prowadzącego. Zresztą widziałem, że ty też miałeś okazję, więc wiesz, jak to jest. Zdarzyło mi się. Tak, ale jest to bardzo fajne uczucie i takie satysfakcjonujące na sam koniec, wiesz. Czujesz, że zrobiłeś coś fajnego, dużo takiej pracy. Nie ma monotonii, cały czas coś innego, no jakby. Jest to fajne i
przede wszystkim kontakt z ludźmi na żywo, tak? No często to jest prowadzenie jakichś, wiesz... Imprez, dokładnie. Masowych, tak, tak, dokładnie. Tak, ostatnio mieliśmy razem okazję z Damianem prowadzić koncert dla My Kaplan z tak artystami. Jest. Co było też fajnym przeżyciem, bo z tymi ludźmi gadaliśmy sobie, tak. Jakby ci ludzie z nami... Mieliśmy żywy kontakt. Tak, wchodzili z nami w jakąś taką interakcję fajną. Ostatnio prowadzący, ale oczywiście aktorstwo to było zawsze to, co robiłem i to, czym się zajmowałem, więc mam nadzieję, że i w przyszłości będziesz aktorem, czy prowadzącym, czy tym, czy tym i tym? Nie wiem, człowiek orkiestra będę. Nie wiem. Chciałbym aktorem. Znaczy, chciałbym skończyć studia aktorskie, no wiem, że prowadzący też bardzo często mają ukończone studia dziennikarskie. Tak. No więc, więc będę musiał o tym pomyśleć. Jeszcze chwilę mam. Przekładamy sobie teraz usmażone od spodu pod płomyki. Mamy tutaj śmietanę. Mhm. Dodajemy sobie trochę chrzanu. Ja akurat chrzan lubię. Lubisz? No to idealnie. Czyli to jest taka baza teraz, tak? Robimy sos. Jak sos pomidorowy. Tak, to jest moglibyśmy dodać oczywiście sosu pomidorowego. A, czyli można robić. Można, ale my trochę bardziej pokombinujemy i damy sobie coś innego. Suszone pomidory teraz. Suszone pomidory, nie jestem jakimś wielkim fanem, ale coś czuję, że w tym wydaniu chętnie będą spróbuję. Dobre. No, feta. Serfeta. To takie proste, ale ciekawe strasznie. Pestki dyni. Czekaj, to ja rzucę chociaż jedną peskę, żeby dobra. Nie było, że... Brawo. Jest. Proszę bardzo, 200 stopni i takie 10-12 minut. Już ustawione 200. Tak jest. Dobra. Wysoko, nisko? Na środku. Na środku. Dobra. Wrzuciliśmy, zamykamy. Pięknie. I czekamy. I sprzątamy. Do zobaczenia. Hej. Nasz podpłomyk jest gotowy, ładnie się przyrumienił z zewnątrz, jest chrupiący, więc spróbujemy. Czyli co, normalnie jak ten? No, bo możemy na pół w ten sposób. Dobra. Pachnie i wygląda super. Pachnie, prawda? Tak. O, możemy to jeść w sumie jak pizzę. Ładnie się trzyma, chrupie, jak słychać. Aha. Gorące. Ups. Popłynąłem. Nie, ja zjem, popłynąłem trochę, ale... Dobrze. Ale ja zapomniałem, że to wyszło z pieca sekundy temu, to bym poparzyło palce. Dobra, no i fajne jest to, że to ciasto rzeczywiście jest takie cienkie i czuć wszystkie, wiesz, składniki. Nie składniki, jest tak, że nie przeważa ciasto, tak, nie? No, no, no. Dokładnie. Kolejny przepis do kolekcji w twojej głowie, żebyś odtwarzał, potem wysyłał mi zdjęcia. Będę. Bardzo ci dziękuję, że zagościłeś w mojej kuchni. Dziękuję ci, mistrzu mój. Za 4 lata ponownie się widzimy. Ile ja wtedy będę miał? 24. Dobra. O, dobra. Będę miał 24, deal? To widzimy się. Deal. Super. Dzięki wam bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!